jest... Uznamy, że tak. Okej. Okay. Dobra. I teraz... Olu, wyciągnij sobie rączki z kieszeni. Tak. Super. I patrzysz, Olu, w jeden punkt. Wybierz sobie jakiś. Tu. Patrzysz, no. No, dobra. Super. I nie mówimy. Jest tak. Wykonywać badania na równowagę dzieci. Będziemy sprawdzać koordynację ruchu, czy dziecko stabilnie stoi, czy też ma jakieś wahania. Będzie to polegało na zbadaniu dzieci poprzez nowatorską platformę i program komputerowy, który pokaże nam w ciągu 2 minut, jak stabilnie dziecko stoi. Tak, takie balansowanie ciałem, żeby było... I tam jest kilkanaście takich zadań. Teraz na przykład pacjentowi stawiam zdanie, jak zdobędziesz akurat 200 punktów, kończysz trening. I on się musi skupić, jeżeli tego nie robi, to męczymy go dopóki nie wybije. Albo odwrotnie. Stoisz 10 minut i jak dzisiaj stałeś 10 minut, zdobyłeś punktów 80 albo tam 100, a jutro przyjdziesz i pokaż, czy lepiej to zrobisz. Trochę wolniejsze ruchy, bo za szybko to jest źle. Trochę wolniejsze. Zobacz, jak ty się poruszasz szybko, no. Na ten punkcik, popatrz. Trochę do mnie. No, bo jak... Trochę do przodu, pójdziesz szybciej. Tak jak na latach, czyli pamiętasz? A ja się pochylił do tyłu lekko, to zwolnisz. I to jest taka... Kilkanaście, one są jakby w tym zadane przez producenta. Także jeżeli ktoś miałby kupić to głównie dla terapii. Mm.